Sałatkę taką bardziej zbajerowaną. Sałatka się nazywa z kurczakiem, ale tutaj do tego dajemy jeszcze broku, pomidorki, tak jak widać idzie papryka, kukurydza, ogórki konserwowe, ser żółty, ogórek jeden świeży, jajka, także tutaj sałatka jest naprawdę bogata, jeżeli chodzi o składniki. Zajmiemy się w pierwszej kolejności, no i oczywiście kurczak. Zajmiemy się w pierwszej kolejności brokułem, do którego umyjemy, pokroimy na mniejsze kawałki i musimy go ugotować. Jak to zrobię na parze, tak żeby jak najwięcej składników takich witaminowych zostało w tym brokule. Teraz zajmiemy się kurczakiem. Potrzebujemy dwie małe piersi. Ja tu mam akurat jedną dużą taką swojską pierś z kurczaka, ale jak nie mamy jakiejś swojskiej, no to użyjmy dwóch małych. Wkroimy w taką większą kosteczkę. Następnie do naszego kurczaka wsypujemy połowę przyprawy gyros. Drugą połowę zostawiamy, bo też nam się przyda, ale to w kolejnej już części. Także wszystko mieszamy i smażymy dość dobrze. Ja tu mam twardą pierś, no to swojska, także to już będę też dość długo smażył. Ale jak mam jakąś kupną, no to tutaj dużo szybciej nam to zejdzie. W międzyczasie nam się kurczak usmaży, zajmiemy się papryką. Ja użyję dwóch sztuk papryki, ale możemy użyć jednej, na przykład czerwonej. Żółta jest opcjonalnie, w zależności ile będziemy dokładać jeszcze składników. Wszystko będziemy kroić w kosteczkę, paprykę, pomidora, ogórka świeżego, ogórka korniszona, cebulkę. Ja tu obie papryki wrzucę do jednej miseczki i to razem wymieszam. Jest to sałatka warstwowa, także jak chcemy, żeby był efekt jeszcze ciekawszy, no to możemy sobie rozdzielić te kolory, będzie wszystko jeszcze ładniej wyglądało. Ja tam nie patrzę znowu na wygląd, także tutaj ma być smacznie. No i przy okazji jeszcze fajnie wyglądać. Także tutaj, czy to wymieszamy te kolory, czy damy oddzielnie, to już kwestia indywidualna. Nie kroimy też jakąś drobną kostkę, z racji tego, że wszystko będzie w większym formacie. Brokuł, kurczak, jedynie tylko kukurydza i cebulka będzie mniejsza. Także ja tu mam jedną taką sporą cebulkę. Pokroimy w kosteczkę niezbyt dużą, żeby nie było tych kawałków za bardzo wyczuwalnych. Myślę, że taka kosteczka spokojnie wystarczy. Teraz weźmiemy pomidorki, dwie średniej wielkości, możemy dać trzy, jeżeli mamy troszkę mniejsze. I również kroimy koseczkę. Kurczaka mamy gotowego, tak jak widać tyle tego wyszło. Pomidorki możemy troszkę z wody odsączyć, jak nie lubimy takiej mokrej sałatki. Teraz weźmiemy cztery małe ogórki korniszony. Też je pokroimy w kosteczkę. Teraz zajmiemy się świeżym ogórkiem. Jeszcze potrzebujemy cztery jajka ugotowane na twardo, które możemy zacząć na tarce, a możemy też pokroić w kostkę. Także tutaj już jest wybór, należy do Was. Ja chyba już zetrę na tarce, bo już trochę mi się nie chce tego wszystkiego kroić. Teraz pod nóż idzie jeden świeży ogórek. Też kroimy w kostkę.
Sałatki naprawdę wyjdzie spora ilość, także tutaj jest, można zrobić jedną, a konkretną, tak żeby sobie wszyscy pojedli. Nie musimy robić podwójnej porcji, bo tak jak widać składników jest naprawdę dużo. Jedną puszkę czy jeden słoik kukurydzy. Teraz jeszcze został nam ser 150 gram, którego ścieramy na grubych oczkach. Jak już ser mamy starty, to teraz zaczniemy już na tej maszynce jajeczka, ale tak jak mówiłem wcześniej, możemy śmiało je pokroić w kostkę, ale mi już się po prostu nie chce. Także już prawie cała robota za nami. Jeszcze tylko zostanie zrobić sos. Tam pomieszamy majonez z jogurtem naturalnym, ale możemy też użyć śmietanę. Jak mamy śmietanę, mały słoiczek majonezu, jedna mała śmietana, czy ewentualnie jeden mały jogurt naturalny, i do tego dosypiemy jeszcze przyprawę gyros. W miseczce mamy jeden jogurt, mały, jedna mała majonez. Wsypiemy resztę przyprawy gyros. To wszystko razem dokładnie wymieszamy i będziemy przekładać naszą sałatkę. No tutaj ta przyprawa gyros zrobi tutaj robotę. Jeszcze nie spotkałem się z takim przepisem, żeby akurat przyprawę mieszać taką gyros z jogurtem i majonezem, także tutaj też będzie ciekawe połączenie. Oprócz kurczaka, który był tym przyprawiany, to nie ma nic takiego tutaj ostrego, przez to tutaj ten sos musi być też troszeczkę w ten sposób przyprawiony. Mamy dużo składników: jajko, kukurydza, ser żółty, brokuł, ogórek świeży, ogórek konserwowy, pomidor, papryka, cebula, także tutaj jest dużo składników, także ten sos musi być aromatyczny. No, sosik mamy gotowy, teraz zabieramy się za układanie naszych warstw. Tu już jest dowolność, możemy układać jak nam się podoba. Na przykład pierwsze warstwy dorzucimy kurczaka, potem damy na przykład pomidor, cebulę, kukurydzę, przełożymy potem sosem, następnie możemy zmienić warstwę, pierwszy idzie od razu kurczak, potem jajko, także tutaj jest duża dowolność. Ja tutaj zacznę pewnie od kurczaka, dam go na sam dół, wszyscy się do niego dokopywać. Na pierwszą warstwę dajemy tyle kurczaka, tak żeby nam jeszcze zostało na jeszcze jedno przełożenie tym kurczakiem. Na to rzucimy tego pomidora, którego troszkę odsączyłem z wody. Voilà. No jak jest pomidor, no to i musi być cebulka. Także ja to ułożę akurat w takiej kolejności, ale możemy w takiej, jakie lubimy, także tutaj. Ale jak jest pomidor, to musi być też cebulka. Każdy to chyba przyzna. Można zrobić bardziej wersję oszukaną. Mięso dać na jedną stronę, przykryć z boku, żeby nie było widać z boku naczynia, wiedzieć, z której strony mamy samo mięso i z tej strony sobie wyjeść. Ale tutaj ja to zrobię w miarę porówno, nie będę robił hachermacher. Teraz dorzucimy, żeby to wszystko kolorystycznie fajnie wyglądało, kukurydzę. Teraz naszą kukurydzę przełożymy sosikiem. Teraz z powrotem wrzucimy naszego kurczaka. Już ta reszta, która została. Na kurczaczka wrzucimy jajka.
Tak, żeby go ukryć, będzie taka ala niespodzianka. Teraz rzucimy ogórka świeżego. Dorzucimy te malutkie korniszonki tutaj w ramach uzupełnienia ogórka zwykłego. Ich nie ma dużo, także tutaj dorzucimy, żeby się to zgrało kolorystycznie. Teraz rzucimy naszą paprykę. Jak wspominałem, możemy użyć jednej. No tu chciałem pomieszać kolorystycznie, dlatego użyłem dwie. Teraz przesmarujemy naszym sosikiem. Teraz rzucimy naszego brokuła, wcześniej ugotowanego, i przysypiemy wszystko serem. No i ser żółty. Sera, tak jak mówiłem, dajemy 150 gram. Tutaj mi akurat w tej miejsce wyszło na styk. Możemy sobie inaczej pomieszać te warstwy. No ja tutaj tak zrobiłem, ale teraz pewnie bym brokuła wrzucił gdzieś może głębiej. Ale tutaj już nic nie przeszkadza i tak to wszystko trzeba będzie na talerzu wymieszać. Mam nadzieję, że przepis się podobał. Jeśli tak, to dziękuję. Zapraszam do spróbowania tego przepisu. Akurat teraz okres świąteczny i noworoczny się zbliża, także można tą sałatkę wypróbować.